Uznałem, że trzeba dać prawo wypowiedzieć się osobie, która uznawana jest za demiurga tej afery, która spędziła cztery lata w areszcie, nie miała możliwości mówienia, a jak widać po wyjściu, też media niechętnie z nim rozmawiają. Co więcej, cały czas grozi mu areszt, ponieważ yy, prokuratura postawiła mu nowe zarzuty, zawnioskowała. O kaucję, której Konrad Konkolewski nie zapłacił. Czyli każdego dnia mogą przyjść do niego i go aresztować. Ta długa rozmowa, którą bierzecie Państwo w częściach, jest trudną rozmową. Konrad Konkolewski jest w ogóle trudnym rozmówcą. Raz, że wynika to z jego charakteru. Dwa, że myślę, że cztery lata w izolacji robi swoje. Czy Konrad Konkolewski powiedział całą prawdę? Ocenić państwo sami.